Będąc dwa lata temu na Światowym Zjeździe Burmistrzów w Jerozolimie, rozmawiałem z ogromną ilością Żydów, izraelskich, jak i Żydów amerykańskich. I oczywiście szybko te rozmowy schodzą na rozmowy na temat genealogii. I okazuje się, że ogromna ilość właśnie Żydów izraelskich ma korzenie wileńskie. Na przykład obecny premier Netanjahu, z którym dwukrotnie rozmawiałem. Właśnie długo rozmawialiśmy o Wilnie, o Litwie i stąd jego rodzina pochodzi. Bardzo chcę tutaj przyjechać i sądzę, że tych ludzi też warto mocno zapraszać. To jest wielki skarb, że Wilno, jak Rzeczpospolita szerzej, była największym, znaczy jedynym pierwszym krajem na świecie, gdzie żyło najwięcej Żydów. I tutaj różne nurty religijne się narodziły. To jest wielkie bogactwo i warto, żeby współcześni mieszkańcy Wilna odkrywali to dziedzictwo. I mnie się wydaje, że no minęło co prawda tylko, czy aż 18-19 lat od upadku komunizmu, sowieckiego systemu, ale jednak to odkrywanie Wilna będzie dopiero następować. Ja myślę, że to jest tak, że pierw ludzie, mieszkańcy zaspokajają podstawowe potrzeby konsumpcyjne. Być może trochę też i wpadają zbyt głęboko w konsumpcjonizm, a później przychodzi ta wyższa aspiracja, żeby poznać miejsce, w którym się urodziłem, mieszkam i poczuć sens mieszkania tu, a nigdzie indziej. W tym przekazie zewnętrznym, tam na ulicy, brakuje właśnie tej wielokulturowości i wielu języków. Tutaj aż się prosi, żeby były ścieżki konkretnych narodów, gdzieby na przykład Polak, Żyd mógłby przewodnikiem, ścieżką iść właśnie po charakterystycznych miejscach, osobach związanych z danym narodem. Ja to widziałem w wielu krajach Europy i wydaje mi się, że to by wzmocniło ten turystyczny potencjał Wilna. Znaczy, ja odnoszę takie wrażenie, że potencjał Wilna nie jest jeszcze odkryty przez samych współczesnych mieszkańców, może z wyjątkami rozmaitymi. Mam wrażenie, że trochę jak gdyby ślizganie jest się po powierzchni. Znaczy mówi się, że wielokulturowości, wielu narodów, ale to jest bardziej slogan niż rzeczywistość. Jakby jest pewien wstyd, obawa przed tym. I sądzę, że sami mieszkańcy Litwini, mieszkańcy Wilna, muszą to dziedzictwo przyjąć. Mam wrażenie, że jakby oni się go obawiają. Nie wiem, wstydzą, obawiają. Niepotrzebnie. To jest wartość. I mam nadzieję, że być może następne pokolenie iluminacji dostąpi odkrycia tego gigantycznego skarbca, jaki tutaj jest. Jeszcze jest skarb ukryty. Trzeba go wykopać, wyciągnąć na powierzchnię. Tożsamość miasta musi być prawdziwa. No, jeżeli ona będzie sztuczna, będzie budowana na pewnym fałszu historii, wcześniej czy później zostanie odrzucona przez samych mieszkańców. I rzeczywiście ta tożsamość gdańska została wzbogacona właśnie poprzez odkrycie dziedzictw innych narodów, które budowały Gdańsk. I na tym tożsamość polska gdańska nie straciła, tylko zyskała. Bowiem no, każdy naród coś wnosi innego do dziedzictwa. Więc podobnie mam nadzieję, że litewscy mieszkańcy Wilna nie będą traktować z wrogością i podejrzliwością polskiego dziedzictwa Wilna, no bo to jest po pierwsze historia tego miasta i gdybyśmy nawet wszystkie tablice zamienili na litewskie i gdybyśmy wszystkie nazwiska przerobili na brzmienie litewskie, to nikt nie zmieni historii, że tutaj mówiono w języku polskim, że tutaj spolonizowani szlachta, magnaci budowali pałace, kościoły. No, ostatecznie to nie wybudowali kosmici, tylko ludzie o określonych poglądach i mówiących w bardzo określonym języku. I nie należy się tego wstydzić, tylko przyjąć to jako dar. Tak, jesteśmy z tego dumni, żyjemy w mieście Litwinów, Polaków, Żydów i tak dalej. I to jest właśnie, to jest wartość i to jest potencjał marketingowy tego miasta. Gdybym był merem Wilna, to bym to nosił na sztandarach, bo to by przyciągało jeszcze większe rzesze turystów niż dzisiaj.